Słuchaj, na 1000 studentek 76, nie procent, a 76 studentek korzysta ze sponsoringu, co się okazuje w Katowicach, mieście, które... Ale poczekaj, które jest... to 924 nie korzystają. Tak, no ale no trudno, niech se siedzą, brzydule. Proszę państwa, niesamowite jest to, że w Katowicach, mieście, które jest szare, smutne, takie można powiedzieć trochę opuszczone, największym wzięciem cieszą się swingers party. Mają zarejestrowane, słuchaj, w Katowicach 76 klubów swingers party. 76 klubów swingersów. To jest jakiś kolorowy zawrót głowy. To jest coś niesamowitego. To chyba w każdej byłej kopalni już w tych lochach tam no, po prostu taki klub zakład, jest. Słowo zakład pracy nabiera nowego znaczenia. Sekretariat. Dzień dobry, kłaniam się. Mikołaj Janusz, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W związku z zwycięstwem Katowic w naszym rankingu ostatnim mamy bezpłatne zaproszenia do wysłania na swingers party dla właśnie zakładów, dla różnych instytucji. Na, a jaki adres możemy wysłać do państwa? Ulica Sokolska 3. Dobrze. Ile osób mniej więcej pracuje? Nie mam pojęcia. No tak, aha, ale tak mniej więcej, bo to może być na jedno swingers party, a można podzielić na kilka różnych, jak będzie za dużo, bo to wiadomo, że no, to jest to pewne limity też. Z 20 osób pracuje 30. Nie, pan, nasz zakład jest mały, bo nas jest 30 ileś osób. Więc... 30 ileś osób, czyli 3 grupy swingers party byśmy zrobili. I 3 zaproszenia na 10-osobowe mogą być? Ja wiem, 5 start. 5 wystarczy, dobrze. A pani będzie szła? Nie wiem jeszcze. A brała pani kiedyś już udział w swingers party, czy jeszcze nie? Nie. Jeszcze nie. Aha, no to pani się zastanowi, bo to fajna sprawa jest.